Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Powiedz, w jakim języku myślisz, a powiem ci, kim jesteś. O trzech siostrach. Przyszedłem powiedzieć wam dobranoc. Gdzie Bartek? W łazience. Myję zęby. A, to chwali się, chwali. Daj buziaka, skarbie. Dobranoc, Zosiu. Dobranoc, dziadku. Dziadku. Tak? Czy to prawda, że bliscy odchodzą? Skąd takie pytanie, Zosieńko? No bo Ala powiedziała, że jak ludzie są ze sobą, no to są. Ale jak się rozdzielą, to już nigdy do siebie nie wrócą. Wiesz, Zosiu, czasem faktycznie tak jest, ale czasem nie znaczy, że zawsze. Uff, ulżyło mi. Czemu cię to tak trapi? Bo tata Izzy dostał pracę daleko stąd, na jakiejś wyspie. A Iza jest moją najlepszą przyjaciółką. I nie chcesz, żeby wyjeżdżała? Tak, to znaczy Iza na razie nie wyjeżdża, bo jest jeszcze za mała i zostaje z mamą. Ale jej starszy brat kończy już gimnazjum i chce jechać z tatą. A Iza nie chce, żeby jej brat wyjeżdżał? Właśnie. A jak Ala powiedziała, że to koniec jej rodziny, Iza okropnie się rozpłakała i uciekła do domu. To rzeczywiście smutne. Ale tak już jest, że ludzie muszą dokonywać trudnych wyborów, jak tata i mama Izy. Ale wiesz co? Może się okazać, że wyjdzie im to na dobre. Jak to? O czym rozmawiacie? O życiu. O czym tu dyskutować? Nie zrozumiesz. Jesteś na to zbyt dziecinny. No już, skoro jesteście oboje, to proszę pod kołdrę i spać. Ja to chyba dzisiaj nie zasnę. No tak, mali dorośli już tak mają. To w takim razie, żeby osłodzić nieco, Zosiu, twoje troski, opowiem wam pewną historię. Bajka na dobranoc? O, super! Raczej to nie pomoże, ale proszę, dziadku, mów. Takiej zimy nie pamiętali nawet najstarsi mieszkańcy. Śnieg zasypał wszystkie drogi i sięgał do szyi najwyższym mężczyznom. A mróz tak mocno chwycił, że szyby przemieniły się w najpiękniejsze witraże. I kiedy ludzie ze wsi siedzieli zamknięci w swoich chatach, na skraju lasu przyszły na świat trzy siostry. Pierwsza, zobacz, piękna, śliczna dziewczynka. A to druga, zdrowa i równie piękna. Dziadku, miały być trzy siostry. Dobrze, Zosiu, że zabierasz głos. Będziesz mamą dziewczynek, proszę. A trzecia? Nie słyszę jej. Jest. Och, jaka ona malutka. Moje dziewczyneczki. Jestem taka zmęczona. Podobne jak trzy krople wody. Stryju, jakby coś mi się stało, obiecaj, że zajmiesz się nimi. Nie pleć głupstw. Sama się nimi zajmiesz. Obiecaj. Dobrze, obiecuję, ale nie wiem po co. Wyśpij się, to i siły ci wrócą. Ależ wymyśliła, powstaniec bez nogi, w środku lasu i trzy nieboraki. Cichaj tam, malutkie. Mama wstanie, zajmie się wami. A teraz niech śpi. Niech bidula pośpi. I nadeszła długo wyczekiwana wiosna. Świat się zazielenił, ukwiecił, lecz w chacie na skraju lasu nastał czas smutku. Po długiej chorobie mamusia dziewczynek zmarła. Serce stryja przeszył ból i troska o dalsze losy sióstr. Na szczęście z pomocą przyszli dalecy krewni. Dziadku, a co z tatą dziewczynek? Ich tata zginął podczas powstania styczniowego przeciw Rosji. Przykre. Nawet bardzo. A teraz krewni... Zosiu, Bartku, zagracie ich, dobrze? Po to rodzina jest, żeby sobie pomagać. O, to to. Niby racja, ale obiecałem, że ja je wychowam. Stary jesteś, jeden,
a do tego kulawy. Rady nie dasz, za dużo trzeba przy nich robić. O, to to. My dobre domy im znajdziemy. Chyba dom. Razem to nikt ich nie weźmie. Trzeba je będzie rozdzielić. Nie, tego nie można im zrobić. Musimy, chyba że chcesz, by jako sieroty rosły. Moje małe. Dobrze, ale skoro tak, lepiej im będzie, jak nigdy się o sobie nie dowiedzą. Mijały lata. Dziewczynki rosły w nowych domach i na swój sposób były szczęśliwe. Jednak każda odczuwała jakąś dziwną pustkę. Aż pewnego razu do drzwi starego stryja ktoś zapukał. Kto tam? Listonosz, jeść ci przynoszę. Do mnie? To chyba jakaś pomyłka. Proszę. Aż dwa? Zaraz, zaraz. Gdzieś tu był jeszcze jeden. Proszę. Kiedy listonosz odszedł, stryj usiadł na ławeczce przed chatą, a jego oczy zaszły łzami. Dopiero pod wieczór otworzył pierwszy list i odczytał na głos: Daragoj diadia. Dziadku, po jakiemu to? Po rosyjsku. Drugi list zaczynał się: Lieb onkel. Ten inaczej. Zgadza się, bo po niemiecku. A trzeci... Pewnie po angielsku. Nie w tamtych czasach, Bartku. Trzeci brzmiał: Drogi stryju. Wszystkie znaczyły to samo. Brawo, Zosiu. To były listy od tych sióstr, tak? To czemu były w różnych językach? Pewnie wyjechały za granicę, jak tata Izy. Akurat nie. Wszystkie mieszkały w Polsce, a raczej na ziemiach polskich, bo Polski wtedy nie było. Dziadku, chyba coś ci się pomyliło. Nie, Bartku. Pamiętacie, jak mówiłem o rozbiorach? Coś tam było. Trzy rozbiory, trzy zabory. Oj, ja chyba nie pamiętam. Wówczas Polska była podzielona na trzy części. Jedna podlegała Rosji, druga Prusom, a trzecia Austrii. To byli zaborcy. I w tym czasie nie wolno było oficjalnie używać języka polskiego. Ale przecież jedna pisała po polsku. To dlatego, że z czasem w zaborze austriackim otrzymano autonomię, taką większą swobodę. I znów można było posługiwać się polskim. Jednak w Rosji i Prusach nie było już tak dobrze. Czemu Polacy się na to zgadzali? A kto powiedział, chłopcze, że się zgadzali? Skoro to wszystko się działo... Przeciwnie. Podejmowano różne próby walki z zaborcami. Od powstań po tajne nauczanie w domach. Jak to? Nie było szkół? Oczywiście, Zosiu, że były, ale uczono się w nich po rosyjsku i niemiecku. Dlatego, kochani, docencie to, że możecie chodzić do szkoły i uczyć się w ojczystym języku. Kiedyś dzieci tego nie miały i nawet z tego powodu wywołały strajk. Dzieci? Takie jak my? Dokładnie. W 1901 roku, we wrześniu, polskie dzieci zostały pobite przez niemieckich nauczycieli i policję za to, że podczas lekcji religii nie chciały modlić się po niemiecku. Przecież nie wolno bić dzieci. Owszem, nie wolno dziś, ale kiedyś... Były inne czasy. Właśnie. No dobrze, kochani, czas spać. Dziadku, a jeszcze te siostry dowiedziały się w końcu o sobie? Nawet więcej, spotkały się. A więc stryj złamał dane słowo. Czasami tak trzeba. Zresztą zrobił to w słusznej sprawie. Dzięki temu dziewczynki odnalazły swoją prawdziwą rodzinę. A rodzina jest najważniejsza. Otóż to. I tak jak trzy rozdzielone w dzieciństwie siostry, tak po 123 latach rozdzielone przez trzy mocarstwa ziemie polskie ponownie połączyły się w jedną całość. Czyli wszystko skończyło się dobrze. Tak, Zosiu. Ta historia ma dobre zakończenie. Najlepsze z możliwych. Dobranoc. Dobranoc, dziadku.